witam na moim kanale, na Grześka chacie, a nuż się uda. Wujek Spartiati. Pazura jest mistrzem YouTube'a. Także witam serdecznie oczywiście. Gramy sobie Rengarem na supporcie tym razem. Chyba sobie nim zagramy takie full AD. Po prostu, no właśnie, tak jakby Pazura to zagrał oczywiście. Pazura by to zagrał, tak nie? Z Pazurem. Szkoda, że tak tym Xenem nie mogę zagrać. Świetny skin, zobaczcie sobie. Kurde, trzeba go nagrać się długo. Pieprze. Także no kiedyś nagrywałem, pamiętam tego Rengara na tym, na brązie. Na supporcie, ale teraz mówię sobie, to chyba z pół roku temu, także no, chciałbym tego nie nagrać. Zresztą oni mają Yasuo na ADC, także... Także co za problem. Tylko mobów po prostu nie będę brał. Mam to tu puścić, nie? Cholera, nie wziąłem z tej masterki na hajs. Ja pierwszym, to chyba będzie łatwiejsze niż ostatnio. A nie no, w tym będzie tramwaj mastego, ze słów. Podejdź tu, typie. Zabij go, Kate! Pieprzony heal'a ma. A dobra, ja nie wziąłem heal'a. Akurat z tym jest lepszy. Nie będę na razie brał mobów, później sobie to odrobimy wszystko. O, tak, Kate tak ma 9 na razie, także słabiutko jak na razie. Ona to zbiera, ale spoko. On pewnie wejdzie w tą pułapkę, debi. Nie wejdzie w tą pułapkę? Serio? O, a mają tu wardę, okej. Dobra, myślałem, że... Myślałem, że on wejdzie w tą pułapkę, go zapieprzy tak ładnie. Pewnie wiem... O, fuck. Tu idzie? Idzie tu ktoś? Chyba w ogóle to musicie wiedzieć. Cześć. A, oni mają Diany na dżungli, okej. Diankę też trzeba w końcu nagrać. Chyba nie raz by jej nie było jeszcze na kanale, szkoda. Diana i jej ganki. No bez szóstego Diana słabo gankuje. Proste to jest, Boże. Ja pierdzę. Tak się gra właśnie Rengarem na supporcie. No, ciekawa gierka będzie, pewnie krótka, z tego co widzicie. Ale nie mają Yasuo na supporcie, także teraz się tak niefartownie trafiło. Powiem, że wtedy mieli normalnego ADC. No i się nawet ciekawie grało. W ogóle zapomniałem, że ten itemek istnieje. Jest, kurde, dosyć dobry, bo normalnie ten item kosztuje 750. A to wystarczy zrobić... A, 3 duże, 72. To daje 15 ATK, jest lepszym. Zbudujmy sobie na pierwszy item tego, czekajcie, diamata. 2 ATK weźmiemy. No, także no ta gra raczej będzie tak wyglądała. No, to jest jednak ten, a później, no co za później za problem. Przecież to, że nie będę miał farmy teraz, nie znaczy, że za 10 minut jak Caitlyn już pójdzie awka, bo będzie miała same asysty. Sobie rozbieramy farmy, spokojnie. Ale report troll Yasuo. Chociaż my mamy Rengara na sapy. Oczywiście. Dobra, idę. Idę. Dawaj. Dawaj, typka. To będzie prosta gra. Ops. O, fuck. Nie wiedziałem, czy flesza używać, czy nie. Cholera. A, nie cofa. Okej. Okay. Wziąłem wszystko tej Caitlyn. A widzicie, już mam połowę mniej. Mam tyle farmy, co ich ADC, oczywiście. Bardzo ładnie. O, nice. To było niezłe. Szkoda, że go nie zabiłem. Była szansa. Cześć, coś tak leczy. Jezus, Maryt. Serio, że tymi podkami aż tak się da lecieć? Nice. Podejdź tu. Nie mają tu warda, bo tak to bym nie mowy biły, także spoko. Będę zgarniał expo i tego, a na szóstym levelu sobie pokankujemy i powinno być... Kurde, łatwo. Aha, to będzie ogólnie łatwa gra, bo już jest 5-0. Garen na topie, to jest...
Owo? To jest ten nowy skin? A nie, to jest tylko ten. Jak to się nazywa? Te kolorowe do tego skina. Champion te. Coś tam w kupie. Nie będę jej brał aż tak farmy. Aż tak chamsko. Zrobił Windwalla? Nice. Ty peczku. Patrzcie, jak go zbajtuję. Ja zaraz go będą moby biły. No ale to ci wiecie, no co tutaj jest? No, ten Rengar taki full AD będzie nijaki tak naprawdę. Raczej to jest bardziej chodzi o to, że jest Rengar na sapie, nie? Ja pierwszy. Fuck, nie miałem zasięgu, a już by nie żyła. Dawaj. Widzicie? Na Grześka chacie się ora. Jak się. Nie mogę, ten pazura jest najlepszy w tym tekście. Jezu, ile ja zadaję. Ja, dobrze. Myślałem, że będziemy nie wypieprzać. Ciekawe, on ma Windwalla, go nie używa. Najgorsze ulti, jakie w życiu widziałem, serio? Przecież to było jasne, że on użyje tego Windwalla w sumie. O, mają tu Warda. Nice. Wcześniej go nie mieli. O, fuck! Ale przeżyłem. Łatwo. Dobra, proste. 16... Aha, dobra, już trochę mocno zaorany ten bot. Gościu w ogóle nie ma farmy. Ma ledwo więcej niż ja. Także nice. Aha. Ta babka też nieźle. Dobra. Polecimy sobie Yomu teraz na cinku. Taki klasyczny build w sumie. A ten nawet nie musi gankować. A już się raz wypieprzył. Ten Garen też? W sumie myślałem, że Garen jest zawsze silny na Irelkę. No bo co, no daje jej silence'a, klika E i tyle. Znaczy ona ma niby tego stuna, niby. Ale co z tego? No. Kata 4-0. Ładnie gra. Ostatnio nagrałem tą czym więc brązu katą. Niedługo nagram nową oczywiście, trzeba 3 dni. Kurde, lubię nagrywać strasznie tą nową katę, bo tak to u siebie nie mam ją jak grać. A ten... Kurde, jak mi napieprzył ten turet. Czekajcie, chciałem jakiegoś lifesteala. Kurde, trzeba zbierać ten farm. Dobra. Nie pinguj mi typeczku. Mam 3-0 na supporcie. Także jest nice. To możliwe, że Diana przyjdzie. Zobaczcie, Wardy stałem jak prawdziwy support, tak? Trzeba stawić Wardy. Aha, nie staje w krzaku. Tu już... O, Drake'a chcesz? Okej, okay. No spokojnie go zrobisz. Xinem. Xin to znowu na cinku robi Drake. Postawię tu Warda, możliwe, że tutaj też ktoś będzie chciał postawić tu Warda. Właśnie chyba ona chce to zrobić. A nie, dobra, ale tylko sobie biega. No przykro. Sporo zadawałem temu Yasuo, no ale ten... Czy to nie Yasuo w ogóle ma runy na armor? Tego trzeba zacząć. Ja mam 9 armor pena. Aha, ma 44 armora. Kurde, koś. Ja pieprzę, jak pieprzyłem. Serio przeżył? Dajwujemy ją, czy nie? Kurde, ona zaraz ubie. Nie, nie idzie tam, tak? Dobra. Tylko tureta mogła śleć tę piareczką. Wziął tego Drake'a, tak? Tak, wziął. Dobra. Nie, no takie... No, działa na tym supporcie, no jak macie Mastera, no, znaczy tego Yasuo, to na pewno działa. Tylko wiecie, no on mi normalnie też on działał dobrze bardzo. Żeby nie było, że on działa tylko na Yasuo. Zobaczcie sobie ten stary filmik. Tylko tam był stary Rengar, to też trochę lipa. Ale
Jak gracie bardzo agresywnie, tak jak ja tutaj gram, strasznie agresywnie, no to działa, spokojnie. Fuck, padłem. Fuck, nie zabiłem. Co tu jest? A, kata, dobra. No to tak działa kata. Kto nie widział mnie ostatnio, zobaczcie sobie. Genialne jest. Kurde. Tak się dobrze gra tą nową katę. Lepiej chyba niż tą poprzednią. Tylko trzeba się przyzwyczaić, bo ludzie się przyzwyczaili do tej starej katy i w ogóle tą nową nie grają na tych niskich tych dywizjach. Szkoda. W sensie, dobrze jak nagrywam, bo jest silna, ale tak, to mogliby grać, bo jest strasznie dobra do wychodzenia z brązu. Także wiecie, no polecam oczywiście. Zobaczcie, jak ona ora Eni. No, znaczy ta Eni akurat jest też gównem. Chociaż nie, ma ładną farmę. No, to jest nawet nieźle jak na brąz. Pójdę sobie chyba do dżungli i zabiję sobie Diankę, bo ona powinna iść na to blue. A, ta już nawet nie idzie na bota. O Boże. To Diana, chodź. Tak, także tak. Fuck. Tak teraz myślę, co tu zrobić. Ty, serio? Co? Jezu! Ale to Yasuo Q poleciało. Ładnie. Czekajcie, zostanę sobie tu, dobiję sobie ten 9 level. Nie chcę zabierać farmy już tam. Chcę pokazać, że no działa normalnie, jak gra się nawet pod sapą. Nawet jak nie kradniecie farmy. Potem sobie odrobimy tą farmę, ale wątpię, że ta gra potrwa dłużej niż 20 minut tak naprawdę. Aha, nie chcę nas gonić. Ciekawe. Ja mam już ulti. Możemy coś spróbować. Nie wiem, czy ta Enid nie idzie. Mam ich zostać jakby co, ale ona mnie i tak zabije na kombo. No idzie tutaj niestety. Odsuń się. Jarko! Już tu Enid idzie. Dobra, spadłaś. Ona po stąd wyjdzie. Nie, dziwne. Co? Sypie Boże, co ty robisz? On chyba będzie pusz... A nie, kurde, ona go zabije teraz. Caitlyn chyba nie dostaje za samo zaznaczenie, nie? Musi chyba zadać jakieś obrażenia. To mi się wydaje. W sumie dobry by było, gdyby nie musiał. Piarka, to jest moje. O ja pierdolę. Żeby być aż tak chamskim. Mogłem sobie włożyć. Nie wiem, czy stary to nie zrobi tego. Nie, czekajcie. Nie! Ty szmato! Walczę do ostatniej kropli tego zasranego HP. No to jest HP, nie krew. I tak mi zabrała to. Ja pieprzę. Chamską kapkę. Ale dobra, olej się. Infy polecę teraz. Strasznie jest dobry na Rengara. Kto nie wie, ten niech sobie potestuje. Bo macie 100% krytozy na jeden hit. Także się opłaca. Na Xena się nie opłaca tego agora. No ale to nie jest assassin, wiadomo. On też jest nawet. No i ciekawie by działało w sumie. Nie pomyślałem o tym wcześniej. W sensie nie no. Nie pomyślałem o tym normalnie, jak grałem. Bo tak to tutaj jak grałem na bronzie, no to oczywiście, że budowałem info. Mam chyba więcej, no, temów niż jakbyś wystatyka nie kupił. O Boże. Gdzie ten Yasuo? A, już patrzę. Tylko ta Irelia coś znaczy u nich, ta. O kurde, to dużej. Postoimy sobie tu. Czekajcie, ten Yasuo, a nie, on będzie szedł na mida pewnie, bo to nie jest taki typek, żeby samemu gdzieś pójść pofarmić. Albo obrać topa, ale wątpię w to. Chyba nie będzie próbował obrać topa.
Spieprzyłbym się w nich chętnie. Kurde. Kata, weź w nich, to ja ich dobiję po kawie. Powiedzą o nas. Jak się tu poleci ta... Nie wiedzą, ale jak poleciało w nas dokładnie. Ładnie leta Elmi, nawet jak na gościa, który ma 1-5. Ale Rilla chyba się już nie opłaca na Elmi na pierwszy item na pewno. Dopiero i Rilla znerfili mocno. Według mnie w ogóle się chyba już go nie opłaca kupować. Zamiast niego ludzie budują tego Hextecha, on cały ma. Elo. Tak widzicie, 5-1 support assassin. Można połączyć te dwie rzeczy. Proste. What the fuck? Czemu to mnie bije? Dobra. Umreda to powinna lecieć. Nieźle to idzie, nieźle. 17, tylko no ten build wiadomo, spowolniony mocno, bo normalnie teraz ten miał ponad 100 farm na spokojnie. Pewnie nie na nagraniu oczywiście. Ale tak to. Powinno być spokojnie. Ponad te farmy w tej minucie. Czekajcie. Tu będzie szedł zło, czy zostanie na gdzie? On tu będzie szedł. Ja pierdolę. A on tu poszedł, typek. On poszedł jakimś głupi. Tutaj idzie. Fuck. Mnie zaraz tamto zabije. Boże, musiałem flaszować. Eni tu idzie. Kurde, ona mnie zabije. Nie, dobra. To sobie cofnę po prostu. Muszę uciekać. Niestety. Nie mogę zabić tej Ireli. Ona jednak ma Trinity. Z tego, że ma 70 farmy. Dobra. Irelia tu chyba idzie, także... Lepiej uważać. Pójść do teamku. Najlepiej cofnąć, kupić sobie BF-a. Co?! Co ta typiarka robi? Dajcie mi asystę. Boże, nie będzie asysty! Nie, przecież to ona ma... Kurde. Bez MRS-a grała. O, grała Eni. I tak nam idzie. Nice. Bez brąz. Jednak. Dajcie tą. Polecimy sobie to chyba za chwilę. Przyda mi się lifesteal. Jakikolwiek w sumie. Garen, najlepsza postać na bronzie. Wiem, to można grać na sapie, na topie, na midzie, na jungle. Wszędzie. 0-10 Yasuo. Właśnie przez takich Yasuo potem jest opinia, że Yasuo to raki. Pewnie dodatkowo, że jeszcze przegrał, dodatkowo w Naimitim. Tak trzeba robić. Pewnie mówił. Ja miałem iść na topa, poszedłem stać się na tego bota, ale to nie moja wina, że przegrałem dalej. Nawet na Rengara na zapłacie. Rengar w sumie dosyć mocny w early na linii jest. Na topie też. Spokojnie można Ferret bladować. Muszę się w nich wpieprzyć, czy nie? Ostatecznie uznałem, że nie. A o, Irelia. O, 11 level ma. Piereczka. Jak spłynęła! Mam 250 na tylko, co jest? Serio, ulti. Fuck! No jednak za mocna. Nie no, miałem pół HP. Ale zabiłem... Nie, nie zabiłem tylko Yasuo ostatecznie też. Zabiłem tylko Irelia, no i tak spoko. Nie dostałem asysty? What the fuck? O, siema Yasuo. Bardzo dobry gracz. Napieprzyłem mu, ale wrócił, kurde. Chciał więcej. Dobra. I 1400 golda. To jest właśnie brąz, dlatego nagrywam często... A nie, nie będę tego mówił, bo dali sura. Spieprzyli moją przemowę na koniec. Gdzieś się spieprzyli mi przemowę. U mnie na chacie. U mnie. U Grześka na chacie. A już się uda. Zostawcie suba. 3, 2, 1 intro. Outro. Teraz outro. Chyba nie ma żadnego. Dobra, tyle. Na razie.